Witajcie w kolejnym dniu mojej emerytury. Muszę wam się przyznać, że w moim dzieciństwie i takiej młodości było coś, czego zawsze bardzo, ale to bardzo zazdrościłam moim koleżankom, kolegom. A mianowicie tego, że w wakacje jechali do babci na wieś. Moja jedna babcia mieszkała kilka ulic od nas w Warszawie. Moja druga babcia miała starą przedwojenną kamienicę blisko rynku w Mławie. Żadnej wsi. Najbliższa rodzina wiejska to były siostry mojego dziadka. No ale mój dziadek wyjechał ze wsi mając niespełna 20-19 lat i no, miał cały czas kontakt z rodziną, ale to też no, dla mnie to nie była taka bliska rodzina. Byłam tam może dwa razy jako dziecko i do dzisiaj to wspominam, bo było super. Tak, pamiętam jak mnie ganiały gęsi, pamiętam zalewajkę, którą siostra mojego dziadka robiła podczas żniw dla pracowników, którzy pomagali przy zbiorach. Pamiętam pieczenie chleba. No ale to były takie wyjątkowe, słuchajcie, sytuacje. No właśnie dlatego pamiętam je do dzisiaj, mimo że wtedy miałam jakieś tam może 9, 8, 9, 10 lat, kiedy tam byłam. No i teraz korzystam z tego, że zaproszono mnie na wieś. Wydaje się żadna atrakcja, a ja wam powiem, że chodzę sobie na bosaka po porannej rosie, mimo że jest podobno 15 stopni, chociaż wydaje się cieplej. No i odkrywam ponownie wiejskie klimaty. Idę oglądać, jak wygląda polska wieś. Pewnie większość z was się ze mnie śmieje, bo co to takiego wieś? No dla typowego mieszczucha wychowanego od dziecka w mieście to jest coś fajnego. Miałam niby taką namiastkę wsi, bo była rodzina, nadal jest, która mieszkała w Aninie i powiedzmy w latach 60., kiedy ja byłam dzieckiem, Anin nie był ekskluzywną podwarszawską dzielnicą, tylko no, trochę takie wiejskie klimaty tam były, no, ale jednak to nie było to samo, nie było łanów, zbóż, nie było, nie wiem, no kurki jakieś tam chodziły, świnka się trafiła, ale to wszystko raczej. Nie była to taka typowa wieś, no tam spędzałam często właśnie letnie weekendy i dawało mi to bardzo dużo radości. No, a teraz idę na wieś, na bosaka.